Witam serdecznie w pozytywnej kuchni. Dziś zapraszam do przygotowania mojego ulubionego wielkanocnego deseru. Tradycyjna paschwa wielkanocna na trzykrotnie zmielonym twarogu z dodatkiem żółtek, odrobiny śmietanki kremówki, prawdziwej wanilii oraz bakali, polana polewą czekoladową. Pierwszy raz paschy spróbowałam 2 lata temu. W moim rodzinnym domu nie było tradycji jej przygotowywania. Pascha spróbowana w Juracie tak bardzo mi posmakowała, że od tamtego czasu jest obowiązkowym daniem na moim wielkanocnym stole. Serdecznie zapraszam do przygotowania, zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów i porady kulinarne. Twaróg mielę trzykrotnie w maszynce do mięsa, można też przetrzeć go przez sito albo durszlak o bardzo drobnych oczkach. Twaróg powinien być tłusty, suchy i z grudkami. Jajka dokładnie czyszczę wacikiem nasączonym w ciepłej wodzie, a potem każde z osobna wyparzam przez 10 sekund w szklance wrzątku. Oddzielam żółtka od białek, białka odstawiam, a żółtka ucieram z cukrem na gładki krem. Żółtka stawiam na ogniu w tym samym garnku, w którym je miksowałam. Jeśli twaróg jest suchy, dodaję śmietankę. Dodaję też miąższ z laski wanilii. Cały czas mieszam i ogrzewam prawie do wrzenia. Łączę żółtka z twarogiem. Dodaję masło i miksuję za pomocą miksera. Masa na paschę nie może być zbyt rzadka, dlatego ważny jest twaróg, który nie jest twarogiem z wiaderka i który jest suchy. Na koniec dodaję bakalie, tym razem będzie to kandyzowany ananas w kostce. Sito, durszlak albo foremkę do paschy wykładam czystą, wcześniej wygotowaną i wysuszoną ściereczką. Przekładam masę serową. Wyrównuję, przykrywam i dociskam z góry. Masę na paschę najlepiej jest równomiernie obciążyć z góry, na przykład talerzem i słoikiem z miodem albo kiszonymi ogórkami. Moja pascha leżała całą noc na sicie, nad zlewem, na żeberkach wyjętych z piekarnika. Teraz odsłaniam ściereczkę, przykrywam z góry talerzem i szybko i sprawnym ruchem obracam do góry nogami. Taka pascha jest już właściwie gotowa do podania, można ją ewentualnie ozdobić. Ja poleję polewą czekoladową i udekoruję listkami mięty. Paschę najlepiej przechowywać w lodówce. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl i życzę Wam smacznego!